Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tomasz Piwocha z Polskiego Czerwonego Krzyża. Tak. Zgadza się. Zarząd rejonowy. Zarząd rejonowego. Jest pan wiceprezesem. Tak. A zarząd rejonowy mieści się przy rynku. Tak, to jest rynek. Rynek 6, w dokładnie. Cieszynie, ale my postanowiliśmy, że w słońcu będzie nam się lepiej rozmawiało. Zobaczymy, jak długo wytrzymamy. Czy nie pójdziemy czasami tam pod tak zwane lauby. Bardzo poważny temat. Zaczynamy krew. Krew jest bardzo potrzebna, nie można jej wytworzyć. Jak z tym zapotrzebowaniem w trakcie wakacji? Wakacje to jest taki okres, gdzie krwiodawcy wyjeżdżają, ale całe społeczeństwo się przemieszcza, także jest dużo wypadków komunikacyjnych. Do tego trzeba powiedzieć, że nasza służba zdrowia z roku na rok robi wielkie postępy i mimo, że do zabiegów wykorzystywane jest mniej krwi, ale robi to ilość tej krwi potrzebnej, powoduje to coraz więcej zabiegów, coraz transplantologia rozwinięta, kardiochirurgia. To są dziedziny krwiopotrzebne i dlatego ta krew jest potrzebna codziennie. A jaka grupa krwi jest najbardziej potrzebna? To jest chyba zero? Zero RH minus jest taką krwią, którą możemy podać każdej osobie, która potrzebuje. Muszą być spełnione odpowiednie też badania do tego, żeby tą krew podać, ale 0 RH minus to jest taka najbardziej pożądana grupa krwi. Kto może zostać honorowym dawcą krwi? Każda osoba, która chce, która mieści się w przedziale 18-65 lat, ale przede wszystkim musi być zdrowa. A osoby z tatuażami? Jeżeli ktoś wykonał sobie tatuaż, to ma karencję 6 miesięcy. To jest taki okres, który zabezpiecza obydwie strony, i dawcę, i biorcę. Bo na tym zależy, że oddawanie krwi musi być bezpieczne dla jednych i dla drugich. Czyli tak, zdrowy, tak. Tatuaże może mieć tylko, że po 6 miesiącach. Pełnoletni, który chce oddać. Tak. Wtedy ma się udać do państwa, czy zarejestrować na stronie? Jak to wygląda? Udaje się do... W Cieszynie nie mamy z tym problemów, bo mamy punkt krwiodawstwa w Szpitalu Śląskim w Cieszynie i co drugi poniedziałek przyjeżdża autobus na rynek w Cieszynie. Drugi poniedziałek każdego miesiąca. Szpik kostny. To jest temat bardzo też ważny. Jak to jest z oddawaniem szpiku kostnego? Potencjalny dawca szpiku kostnego rejestruje się w bazie dawców. Czekamy, aż zostaną zrobione badania i zostanie wpisany do bazy danych niespokrewnionych dawców szpiku. I tam dopiero wtedy rozpoczyna się cała procedura i bój o to, żeby tego bliźniaka genetycznego dobrać. Jest to bardzo ważne, żeby przy rejestracji mieć świadomość, że ten telefon może zadzwonić i że zostaniemy poproszeni o oddanie jeszcze jednej próbki krwi już do takich badań szczegółowych. I ważne jest w tym, żeby jeżeli wiemy, że zmieniamy adres, zmieniamy telefon, żeby pofatygować się i dać namiar do poltransplantu, bo on się zajmuje dobieraniem tych dawców, żeby był ułatwiony kontakt. Bo chyba najgorszą rzeczą jest, jeżeli ktoś się dowiaduje, że jest chory, to już jest cios, ale jeżeli dowiaduje się, że jest dawca dla niego i z tym dawcą nie ma kontaktów, to jest chyba drugie takie uderzenie, po którym czyli się trudno podnieść. Chcę pan powiedzieć, że niektórzy się rejestrują jako tak. potencjalni dawcy, a potem się wycofują, tak? No niestety zdarzają się takie sytuacje. To jest myślę, że to jest drogie dla naszego państwa, bo nie stać nas, żeby marnować publiczne pieniądze na wpisanie się do rejestru, ale to jest chyba mniejszy problem, bo państwo sobie z tym poradzi, udźwignie taki problem, ale jeżeli ten dobór jest tak ciężki, mamy tego dawcę i biorcę, a biorca się wycofuje w ostatniej chwili, to kończy się to tragicznie. Bo czasami nie ma czasu, albo nie ma drugiego dawcy, który byłby w stanie uratować to życie. Zna pan takie przypadki, że dawca się wycofał, no i niestety stało się to, co najgorsze?
No niestety są takie przypadki. Trudno tu mówić o tym, bo nie chcę, nie mam też upoważnienia tych rodzin, żeby mówić w ich imieniu, ale są takie przypadki, jest tego dużo, bo to jest w granicach 40%. Bo to jest tak, że jeżeli ktoś czeka na przeszczep szpiku i jeżeli już się dowiaduje, że jest jakiś dawca, to wtedy ten przeszczep, który jak gdyby u tej osoby zostaje zniszczony, tak? Musi zostać zniszczony jego zły szpik, chory szpik. Żeby jeżeli w tym czasie, kiedy już jest po zniszczeniu tego szpiku, ktoś się wycofa, no to finał tego jest bardzo trudny. No to wiemy. Organizuje Pan również akcje dla maturzystów, którzy co roku postanawiają zdać egzamin dojrzałości. I o co chodzi? O jaką akcję? Co to jest? Maturzyści to jest taka nasza sztandarowa akcja. To jest akcja prowadzona od 19 lat praktycznie. Zgłaszają się do tej akcji abiturienci w każdym roku. Przed takim egzaminem dojrzałości zdają taki przysłowiowy egzamin z życia. Jest to dla nas o tyle fajne, że wpisało się to, że tak powiem, w taki kalendarz przed maturą. Miesiąc przed maturą spotykamy się tutaj na Cieszyńskim Rynku, przyjeżdżają krwiobusy i jest pobierana krew. Dużo jest chyba takich osób, prawda? Co roku coraz więcej. No, można powiedzieć, że w tym roku w sumie pobraliśmy już 1350 litrów krwi. Myślę, że to jest imponujący wynik i tutaj należą się wielkie podziękowania dla maturzystów, że w tym ciężkim czasie przygotowań do matury chętnie stają na rynku i oddają tą krew. Jest to bezcenny dar. Jest to bezcenny dar i każdy człowiek może oddać około 450 litra prawie, że krwi. Nie jest to ani w żaden sposób bolesne, ani nie powoduje wykluczenia na cały dzień. Niektórzy sądzą, że można dostać dzień zwolnienia w pracy. Czy to jest cały dzień? Chyba nie do końca. Jest to cały dzień. Jest to cały dzień, dzień wolny od pracy, ale myślę, że to... Tego się to nie robi dla dnia wolnego od pracy. Myślę, że świadomość, że mogło się uratować, czy uratowało się komuś życie, jest chyba największą zapłatą. I to jest to, po co spotykamy się tutaj co roku na rynku. A pobieranie szpiku kostnego, jak się odbywa? Pobieranie szpiku kostnego to już jest procedura, która odbywa się w szpitalu na dwa sposoby. Jeden to jest w szpitalu, pobieramy to wtedy z talerza biodrowego, ale to jest taka rzadziej stosowana. W tej chwili jesteśmy podłączeni do urządzenia, który z krwi odseperowuje szpik. Idzie on do jednego pojemnika. Czyli my siedzimy, separator działa. Tak? I dzieli. Też nie należy się obawiać niczego. Jest to dłuższy czas może, ale że tak powiem, jest większy komfort. Siedzimy w wygodnym fotelu, oglądamy telewizję, słuchamy muzykę, czytamy książkę. A pamiętajmy, żeby robić to świadomie, tak? Żeby później móc oczekiwać na telefon. Tak, bo ten telefon ten nie musi jest potrzebny. Nie musi zadzwonić za tydzień. Dzwoni czasami po roku, po dwóch, po trzech latach, kiedy my zapomnieliśmy, że się zarejestrowaliśmy. I najgorzej, jeżeli wtedy nie odbieramy. Nie odbieramy albo odbierzemy i to jest ostatni kontakt nasz. Czy zdarzają się takie przypadki, że dawca spotyka się z biorcą? Czyli w ogóle jest to dopuszczalne? Jest to dopuszczalne w prawie. Dzieje się to najczęściej po dwóch latach. Ale obydwie strony muszą chcieć tego. Musi być wyrażona zgoda biorcy i dawcy. I szpiku i krwi, tak? No krwi nie, bo nie, to jest tak, na tyle... Byłoby, tak, ale szpik kostny. Szpik kostny. Krew jest na tyle... szpik dostanie 1:1. Jeden biorca, jeden dawca. Przy krwi, gdzie potrzeba czasami kilka jednostek krwi, to jest kilka osób. Także to chyba z technicznego punktu widzenia. Dlaczego zajął się pan krwiodawstwem? To tak wyszło... od nas, w sumie z żoną. Jako nauczyciel stwierdziła, że byłoby trzeba coś też zacząć robić dla innych, że mamy fajne, szczęśliwe życie. Nie wszyscy mają. Chcielibyśmy, żeby tą naszą radością z tych wszystkich wspólnych akcji dzielić się z innymi.
A jeżeli jeszcze przy tym można uratować komuś życie, no to czego więcej chcieć? I tak od 18-19 lat. Polski Czerwony Krzyż zajmuje się też zbiórką odzieży. Tak. To są nasze kontenery z logiem Czerwonego Krzyża. Jest to działalność, która wspiera i samą działalność Czerwonego Krzyża statutową, ale też i daje jakąś tam nadzieję, bo z tych kontenerów zbierana jest używana odzież, która tu w Cieszynie na przykład jest w punkcie wydawana w każdy czwartek. Potrzebującym. Zgłaszają się osoby potrzebujące, a jest ich naprawdę spora ilość osób. Wiem, że bardzo ważne jest to, żeby te ubrania dawać do środka, tak, a nie obok, tak? Gdyby pan... Prosimy, żeby jednak wkładać do środka, ze względu na to, że w chwilach, kiedy te ubrania zamokną, robi się strasznie duży problem, bo z tych ubrań już praktycznie nic nie ma. Jak nam chodzi o to, zawilgotnieją, tak, wtedy... Spleśnieją, robią się nieużyteczne. Nam zależy, żeby ta pomoc dawana z serca trafiała też do serc, a nie do utylizacji, bo zniszczone tylko tam się nadają. Chcemy też, żeby te ubrania były jak najlepszej jakości. Czasami są to dawane ubrania z serca, a jeżeli są rozerwane worki, poniszczone, to myślę, że cała idea tego ginie. A po drugie, koło tych kontenerów robi się bardzo bałagan, a Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi nie zależy, żeby był kojarzony z bałaganem, tylko z niesieniem pomocy. Zapytam pana na zakończenie, bo w tym roku obchodzimy stulecie niepodległości Polski, a w przyszłym roku, w 2019, jest stulecie Polskiego Czerwonego Krzyża. Tak, ale Cieszyn zawsze jest pierwszy i tak. W 1902 roku powstały z przekształcenia niemieckiego Czerwonego Krzyża na naszych terenach w Polski Czerwony Krzyż, pierwsze oddziały Czerwonego Krzyża w Istebnej, w Koniakowie i na naszym terenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Tomasz Piwocha z Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.